Hej, dobrze cię widzieć. Czy Gulum Ej zdradził coś na temat naszego kupca? Nie, to nie może być. Nie słyszałem tego imienia od 10 lat. To doprawdy ponure wieści. Miałem nadzieję, że nasze drogi nigdy się nie skrzyżują. Karliach zniszczyła wszystko, czego symbolem była gildia. Z zimną krwią zamordowała mojego poprzednika i zdradziła gildię. Gdy odkryliśmy, co uczyniła, przez kilka miesięcy próbowaliśmy ją wyśledzić, ale po prostu zniknęła. Karliach i ja byliśmy jak partnerzy. Na wszystkich akcjach byliśmy razem. Pilnowaliśmy sobie nawzajem pleców. Znam jej sposoby, jej umiejętności. Jeśli mnie zabije, nie zostanie nikt, kto będzie w stanie ją schwytać. Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ją znaleźć. To może oznaczać tylko jedno miejsce. Miejsce, gdzie zamordowała Gallusa. Ruiny zwane Sanktuarium Śnieżnego Woalu. Musimy się tam udać, zanim znów zniknie. Tak, udamy się tam razem i zabijemy ją. Oto twoja zapłata za samotnię. Przygotuj się, a potem spotkaj ze mną przy ruinach. Tak szybko, jak to możliwe. Nie możemy pozwolić jej umknąć. Nie masz dość zamieszania? Dobrze, w końcu jesteś. Zbadałem ruiny i jestem pewien, że Karliach wciąż jest w środku. Nie, znalazłem jej konia. Nie martw się, zająłem się nim. Już na nim nie ucieknie. Śpieszmy się. Chcę złapać ją w środku, dopóki jej uwagę zaprząta coś innego. Prowadź. Przepraszam. Odniosłem wrażenie, że to ja dowodzę. Ty prowadzisz, ja podążę za tobą. Czy to wydaje się jasne?
Pamiętaj tylko, by mieć oczy otwarte. Karliach jest ostra niczym brzytwa. Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, to wpaść w pułapkę i ostrzec ją, że tu jesteśmy. Była upartą Dunmerką. Zawsze musiała robić wszystko po swojemu. Ale była też najlepsza. Zdobywając więcej złota w ciągu miesiąca, niż niektórzy złodzieje zdołali nakraść na przestrzeni roku. Gallus za bardzo jej ufał i pozwolił jej zbliżyć się za bardzo. Jeśli tak chcesz to nazwać, to tak. Osobiście sądzę, że zmiękczała go z myślą o zabiciu. Gallus nazywał ją swoim małym słowikiem. Był nią kompletnie zauroczony. Chciwość, zazdrość, mściwość. Kto wie, co pchnęło ją do tak niegodziwego czynu. Jedno jest pewne. Zamierzam się tego dowiedzieć, zanim wyzionie ducha. 25 lat temu stałem przed tymi samymi ruinami. Gallus kazał mi się tu ze sobą spotkać, ale nie powiedział po co. Gdy tu dotarłem, Gallus wyszedł z cieni. Nim zdążył coś powiedzieć, strzała przeszyła jego gardło. Zanim dobyłem ostrza, jej druga strzała trafiła mnie w pierś. Karliach była wybornym strzelcem, a jej największą bronią był element zaskoczenia. Miałem szczęście. Pocisk minął serce zaledwie o kilka cali. Odczołgałem się od ruin, kiedy obraz zaczął mi pływać przed oczami. Dopiero wtedy zrozumiałem, że ta suka zatruła strzał. Ostatnim, co widziałem, była Karliach zrzucająca jego ciało w otwór na szczycie ruin. Bezceremonialny koniec wspaniałego człowieka. Do dziś żałuję, że pozwoliłem jej uciec. Nawet gdyby miało to oznaczać moją śmierć. Byłem to winny Gallusowi. W gildii zapanował chaos. Kilku członków wystąpiło przed szereg, próbując zastąpić Gallusa na stanowisku mistrza gildii. Ludzie podzielili się na wrogie frakcje i szczurze nory zamieniły się w krwawą łaźnię. Widziałem, co zrobili Gallusowi. Chciałem wykorzystać zasoby gildii, by wytropić Karliach. Pozostałych nawet nie zainteresowało jego zniknięcie. Na szczęście udało mi się przeżyć, a pozostałe grupy zostały wybite do nogi albo opuściły Skyrim. Wewnętrzne utarczki trwały miesiącami, co dało jej czas na ukrycie się i ostrożne zatarcie śladów. Wydałem tysiące septimów i wykorzystałem wszystkie swoje kontakty, ale ona po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Jak już mówiłem, była najlepsza. Mamy z Mrocznym Bractwem długoletnią umowę. Jeśli kimś z wewnątrz gildii trzeba się zająć, robimy to sami. Obie strony zgadzają się, że takie sprawy nie powinny wychodzić na zewnątrz. Dość już tej bezsensownej paplaniny. Musimy iść dalej. Zawsze uczono mnie, by unikać tego typu ruin. Teraz już wiem dlaczego. Wygląda to na specjalnie skomplikowane. To całkiem łatwe. Nie wiem, jaki problem ludzie mają z tymi zamkami. Wystarczy odrobina wiedzy i dużo umiejętności. To powinno wystarczyć. Idź przodem.
miejsce wionie śmiercią. Miej się na baczności. Ciągnij za tamten łańcuch, ale uważaj na kolce. Wygląda na to, że Karliach na nowo uruchomiła wszystkie pułapki. Żadne wyzwanie. Była walka, tylko egzekucja. Przed nami...
trwa. Thank you.
zawsze była zwinną lisicą. Prześliźnięcie się obok tych draugrów musiało być dla niej dziecinną igraszką. Robisz strasznie dużo hałasu jak na kogoś, kto mieni się złodziejem. Co? Przede mną się nie ukryje. Należy do mnie. Thank you.
Żadne wyzwanie.